Jesteśmy już w naszym studiu z naszym pierwszym gościem, a jest nim pani Maryla Ścibor-Marchocka, autorka książki Bajki z Nadwisły. Dzień dobry, witamy Dzień bardzo dobry. Serdecznie. Bardzo, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również Telewizji Republika za patronat nad moimi bajkami. No właśnie, bajki. Dzisiaj bajki z Nadwisły, ale jest pani także autorką opowiadań, powieści, tomiku wierszy i pytanie, co się stało, że przyszedł czas na bajki baśnie dla dzieci? No cóż, no kiedyś były moje dzieci niewielkie i trzeba było coś dla nich napisać, a poza tym przed wielu laty był taki bardzo ciekawy projekt w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, w którym wtedy pracowałam. Dzisiaj to się nazywa Mazowiecki Instytut Kultury. Polegał on na zbieraniu ludowych opowieści poprzez etnografów i pomysł był taki, żeby te bajki napisać na nowo. Powstała drobna wtedy publikacja, która była praktycznie gadżetem do rozdawania, ale były to wtedy bajki z Nadwisły, z Nadnarwi, z Nadbugu, z różnych właśnie miejsc związanych z Mazowszem. A ja z moimi Wiślanymi pozostałam. I wiele lat one jeszcze troszeczkę zostały poprawione, zmienione, a poza tym szukałam ilustracji. I zawsze był problem. Bo wtedy w tamtym wydaniu dzieci ilustrowały, prawda? Bajki. W tamtym ilustrowały dzieci i tak jak mówię, było to właściwie wydawnictwo, które było poza wszelką dystrybucją, bo to była rzecz do rozdawania przez Mazowieckie Centrum na imprezach. Zresztą miał nakład 100 egzemplarzy, więc to praktycznie jest żaden nakład. Bajki czekały dosyć długo, bo wielu ilustratorów, z którymi rozmawiałam, którym proponowałam, to były czasem bardzo ciekawe, ale bardzo takie, powiedzmy, nowoczesne ilustracje. Mi zależało przede wszystkim, żeby te ilustracje były piękne. I przed 10 laty poznałam Julię Tabańską. To jest Polka pochodząca z Podola, z moich stron na Podolu, gdzie moja rodzina kiedyś była również. Julia jest wspaniałym grafikiem. No i te 10 lat trwało uwodzenie Julii, żeby zechciała zilustrować moje bajki. No może przesadzam, ale w każdym razie... Sporo czasu. Udało się, bajki są. No właśnie, skoro wyszliśmy od tego projektu, który był ileś lat, kilkanaście lat temu, to czy nadal te bajki, to jest tam ten mazowiecki bieg Wisły? To jest mazowiecki bieg Wisły. One się opowiadają o rzeczach, które są nad Pilicą, nad Wisłą, Wilgą, jest taka rzeka, Góra Kalwaria tam się pojawia. Pojawia się właśnie ten środkowy bieg Wisły. I rzeczywiście oparte są wszystkie na ludowych opowieściach. Czasem są to zupełnie legendy, typu kamień, święty kamień, typu pojawiają się tam różne postacie jak ludki, panki. Wbrew pozorom to nie są ci panowie z czubem. Jak klepaczki i różne inne tego typu jeszcze pochodzące ale z czasów... Ale chyba też święci, tak? Motywy święty. No właśnie, różnica jest taka, że w dawnych bajkach chłopskich ślad tego widzimy, jak czytamy Reymonta Chłopów. Tam jest opowiadana bajka w pewnym momencie. Te bajki chłopskie dawne właśnie zaprzęgały wszystkie te stwory do historii chrześcijaństwa. Bo to były albo dusze pokutujące, albo dusze już zgubione, ale zawsze gdzieś w porządku zbawienia. Czyli to nie są jakieś tam postaci, które gdzieś tam z pogańskich opowieści się biorą? One mają taki rodowód mniej więcej tak jak nasza pisanka.
na święta, prawda? Natomiast oni wszyscy byli wprzęgnięci w chrześcijaństwo i tam zawsze pojawiali się święci. Bardzo często Pan Jezus z apostołami, który wędrował po świecie, czasem kogoś pouczał, zwłaszcza apostołów, względem jak mają postępować. Czasem coś stwarzał, a czasem, no, Pan Jezus był cieślą, więc trzeba było ludziom zbudować dom, to budował dom. Równocześnie pojawiają się różni święci. W całej tej pedagogice tych bajek była bardzo wielka mądrość. Spotykasz żebraka, szanuj go. To może być święty Antoni. A czy pani tego trochę brakowało może w tych współczesnych bajkach? Ale rzeczywiście, dlatego że to zostało wymazane w okresie PRL-u. Właściwie zostawiono nam tylko diabły Boruty i to jeszcze w takim zestawieniu nie polskim, tylko wręcz rosyjskim. Cwanego chłopa, który, prawda, pokonuje diabła, a jeszcze w dodatku często jeszcze w rosyjskich bajkach popa głupiego. U nas już tego popa sobie darowano, bo wiedziano, że to już nie przejdzie. Niemniej jednak wyrzucono tych wszystkich świętych. Trochę śladów tych wspaniałych opowieści znajdziemy też u Kosa Krzczuckiej w jej Roku Polskim. Więc to jest nawiązanie do tej tradycji. No i moje historie, w które też są wplecione różne inne wątki, dzieją się na Mazowszu w bardzo różnych czasach. To są czasy rycerskie, to są czasy zaborów, to są czasy, ale one się przeplatają, jak w bajce. Nie ma granicy czasu, nie ma, ta czasoprzestrzeń jest zupełnie inna, bo ci bohaterowie w pewnym momencie się spotykają, natomiast wszystkie te wątki właśnie są opowiedziane. Gdzieś pojawiają się święci, gdzieś pojawia się Pan Jezus, gdzieś pojawia się ta prawda wiary, opowiedziane trochę na chłopski rozum, ale z bardzo właśnie głębokim przesłaniem chrześcijańskim. I co więcej, no, tu po prostu dobro jest dobrem, zło złem. I to dobro jednak jest zawsze w końcowym etapie zwycięstwa. Czyli chyba tak, jak powinno być w bajkach. Tak, te bajki były kiedyś przekazywane z pokolenia na pokolenie, je się po prostu opowiadało dzieciom i to było w takiej zbiorowej pamięci. No później w XX wieku już pojawiły się masowe media, trochę inne kultury też do nas wkroczyły. Jak sprawić, żeby ta tradycja przekazywania tych bajek trwała czytać, cały czas? Czytać i opowiadać. Ja wiem, że dzisiaj niesłychanie, prawda, łatwo uciekać do kreskówek, łatwo uciekać do komórki dawanej dziecku, co jest zresztą zbrodnią, tego nie powinno się robić, bo percepcja dziecka jest zupełnie inna. Natomiast po prostu nic nie zastąpi tego, że czy mama, czy tata wieczorem chwilę poczytają książkę i czasem opowiedzą. To przechodzi potem. Oczywiście zdarza się, że potem dzieci, jak dorastają, to raczej mniej czytają, więcej słuchają audiobooków. Niemniej jednak ten kontakt z literaturą pozostaje. A poza tym to jest kwestia też wyobraźni, języka. Pamiętam, kiedyś ktoś nawet mi zarzucił, że ale dlaczego ty takie różne, tyle tych wyrazów używasz? Może dziecko, za trudnych, to, tak? Ale jak rozwinąć język dziecka, jeśli się mu nie opowiada? A właśnie to piękno polskiego języka, który jest niesłychanie giętki, pozwala właśnie temu dziecku się rozwinąć. No jedna rzecz to te opowieści, ten język, ale druga to też więź taka rodzinna z rodzicami. Jednak z komórką dziecko jest samo, a gdy rodzic przychodzi przeczytać, to... Nie tylko jest samo, ale znajduje się w świecie, który jest nierealny. Poza tym mądrzy ludzie twierdzą, mówię tu o psychoneurologach, że w ogóle percepcja wzrokowa dziecka wtedy jest zupełnie inna, że to jest odbieranie
pewnych sygnałów, które mogą dawać strzały dopaminy, ale nie powodować rzeczywiście jakiegoś ciągu myślowo, prawda, w ogóle przyczynowo-skutkowego. Natomiast tutaj po pierwsze powstaje więź, po drugie jest to ten czas. My nie musimy mieć hektarów czasu dla dziecka, ale musimy mieć czas bardzo konkretny. I taki rytm, czy czytania, czy bycia razem, bardzo dużo daje. Jednym z najwspanialszych wspomnień moich z dzieciństwa jest ojciec, który zresztą był niezwykle zapracowanym człowiekiem, ale wieczorami siadał i czytał nam poezję. I to są oczywiście była to przeważnie poezja zakazana, co to dużo mówić w głębokim PRL-u, Słoński, Romanowski i różni inni tacy, ale samo to stwarzało zupełnie inny klimat. I do tego trzeba wracać po prostu. Tylko właśnie pytanie, jak zachować tą równowagę, bo oczywiście w idealnym świecie nie ma komputerów, telefonów, tabletów, ale czasy są jakie są i chyba bardzo ciężko jest uchronić dziecko przed tym w ogóle. W ogóle nie, ale jeżeli, wie pani, ja mam takie doświadczenie z kolei z moimi dziećmi, które już są starymi koniami, mówiąc delikatnie. Myśmy nie mieli telewizora w domu, przepraszam, telewizję Republika. ale telewizja Republika jest jeszcze młoda, 9 lat. Gdyby była wtedy telewizja Republika, na pewno byłby w domu telewizor. Natomiast nie mieliśmy telewizora w domu, natomiast no, w tamtych czasach było to wideo. I myśmy oglądali pewne filmy razem. I potem, kiedy moi synowie znajdowali się u kogoś, gdzie leciały na ogół kreskówki w kółko, to oni to oglądali tak 5 minut, 10 minut, a potem ich to nudziło, bo oni byli wychowani na, że tak powiem, w bogatszej rzeczywistości byli. Tak, tak. I to były czasem nawet całe filmy fabularne, które się oglądało razem i o których się rozmawiało. Więc to są rzeczy do zrobienia. A poza tym, no wiadomo, że dzisiaj w bardzo wielu telewizyjnych, oglądanych, zwłaszcza w internecie, tak, są rzeczach, te treści, które starają się nam właśnie w jakiś sposób podrzucić to i ukraść dzieci. Troszkę zboczyliśmy, natomiast tutaj głównym powodem są bajki znad Wisły, naszego spotkania dzisiaj w studio. No i pytanie, czy dużo pani odkryła rzeczy, bo nam się bajki takie na Mazowszu czy w Warszawie kojarzą co, z Bazyliszkiem może? Nie, to są zupełnie... Wars i Sawa jest... tych historii w ogóle nie ma, ale na przykład... historia powstania Nowego Miasta nad Pilicą, które według tamtejszych opowieści powstało na miejscu wsi, która uległa całkowicie jej zagładzie, ale miasto jest pilnowane, bo w tamtych okolicach bywają powodzie, więc jak się zbliżają powodzie, to na wałach palą się ognie, a kto pali ognie? Magdalena Pokutnica. No więc trzeba było napisać o Magdalenie Pokutnicy. W Czersku, tam gdzie są ruiny zamku, zresztą przepiękne, położone wśród cudownych sadów, jest źródło żywej wody, które raz do roku wypływa. Ale tam są też ruiny kościoła. I najróżniejsze tego typu historie, właśnie historie świętych kamieni, które były uznawane, że gdzieś coś trzeba na przykład zanieść dla żebraków z jedzenia. Są też historie, które są prawdziwymi historiami, jak na przykład historia wyłowienia z rzeki przyszłej żony, wtedy jeszcze niemowlaka. Myślę, że pytanie podstawowe dla naszych widzów, którzy chcieliby jednak dzieciom przekazać te wartościowe treści, gdzie możemy tę książkę kupić? No, najprościej w księgarni Gazety Polskiej. Najprościej, to prawda. A ja sobie jeszcze pomyślałem, że to jest świetna okazja nie tylko, żeby wieczorem, czy w ciągu dnia czytać dzieciom, ale też, no, głównie do mieszkańców Mazowsza się zwracamy, ale nie tylko, żeby się wybrać na wycieczkę i pojechać w te miejsca, tak, o których mówimy. Tutaj są, żeby te legendy tutaj są opisane te szlaki, bo niektóre rzeczy zostały powiązane w szlaki gdzie indziej. Zresztą na końcu jest wykaz taki geograficznych i właśnie etnograficznych tropów tych bajek,
książek, także każda z nich ma pokazane, skąd pochodzi, dlaczego. Są tu też opisane w niektórych historiach, na przykład stroje ludowe, które my naprawdę mało wiemy na temat tych. Właściwie mamy co, tak trochę pasiaka, trochę jakiegoś łowickiego, a na przykład w okolicach Góry Kalwarii ten strój wyglądał zupełnie inaczej. Zachęcamy więc do zapoznania się z tą książką. Dziękujemy i z rozwijaniem wyobraźni i poznawaniem Mazowsza też przy okazji. I poznawaniem języka, bo to też jest ważne, żeby potem nie być zdziwionym, że nasze dziecko operuje tylko albo neologizmami pochodzącymi z angielskiego, albo... ESA, młodzieżowe słowo roku. A to nie znam. No jest, to coś jest super. To już chyba nie jestem w tej kategorii wiekowej. Bardzo dziękujemy pani. Pani Maryla Ścibor-Marchocka, autorka książki Bajki z Nadwisły, była naszym gościem. Ja bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego państwu życzę również na święta. A za chwilę plebiscyt na rodzinę roku. O co chodzi w tym, konkursie? Nie, ale jak posłuchamy, to może za rok zobaczymy. Do zobaczenia.